Żniwa rozpoczęły się w tym roku wyjątkowo wcześnie. To wina upałów, które w tym roku wyjątkowo dają nam się we znaki. Ale w przyszłym tygodniu od nich odpoczniemy. Malwina Żuchniewicz, dobry wieczór. Ale jeszcze nie jutro. Przed nami ostatni upalny i słoneczny dzień przed chwilową falą ochłodzenia. Od rana całe Mazowsze jeszcze będzie skąpane w słońcu, miejscami niebo bezchmurne, a ciśnienie niskie, ale stabilne. W południe warszawskie barometry wskażą 997 hektopaskali. W drugiej części dnia pojawiać się będzie coraz więcej chmur, a późnym popołudniem na zachodzie regionu popada i może też zagrzmieć. Do końca dnia pogodnie będzie tylko na wschodzie, bo tutaj front chłodny jeszcze nie dotrze. A na termometrach od 29 do 32 stopni. W kolejnych dniach pochmurno z przelotnymi opadami i burzami i chłodniej, ale upały wrócą do nas już w przyszły weekend. Dobranoc!